Odkażanie zakończone. Miłego dnia. Systemy uruchomione. Teleportacja rozpocznie się za 3, 2, 1.
Zaskoczyłeś mnie. Cieszę się, że cię widzę, choć miałem nadzieję, że przyślą tu więcej niż jednego faceta. Badam jeden z przyniesionych przez nas okazów. Szukam jakiejś fizycznej słabości, sposobu, żeby je powstrzymać. Jak dotąd niczego nie znalazłem. Nie miałem wystarczająco dużo czasu. Zostanę tu i będę szukał dalej. Tylko to mogę zrobić. Witamy w komorach zastojowych kompleksu Delta. Placówka ta została wybudowana z myślą o przechowywaniu i badaniu istot pozawymiarowych, które sprowadziliśmy w czasie jednej z pierwszych prób teleportera z poziomu 3 Delty. Niewiele wiemy o ich środowisku naturalnym. Okazy wydają się formami życia opartymi na cząsteczkach węgla. Są bardzo odporne na wysokie temperatury. Tkanka naskórka jest wyjątkowo odporna na zarysowania i nacinanie, co skomplikowało badania wnętrza ich ciał. Zaobserwowano niezwykłość. Niektóre okazy wykazywały zdolność do generowania i kierowania masami plazmy. Nie wiemy, w jaki sposób powstają te masy plazmy. Wydaje nam się, że okazy mają szczątkową inteligencję i struktury społeczne, co zaobserwowano w czasie pierwszych tragicznych wypraw przez portal. Zdobycie okazów kosztowało wiele ludzkich istnień, ale mamy nadzieję, że kiedyś stworzymy kompletną mapę ich genomu i zyskamy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących tych istot. W komorach zastojowych kompleksu Delta. Placówka ta została wybudowana w przechowywaniu i badaniu istot pozawymiarowych, które sprowadziliśmy w czasie jednej z pierwszych prób teleportera z poziomu 3 Delty. Niewiele wiemy o ich środowisku naturalnym. Okazy wydają się formami życia opartymi na cząsteczkach węgla. Są bardzo odporne na wysokie temperatury. Tkanka naskórka jest wyjątkowo odporna na zarysowania i nacinanie, co skomplikowało badania wnętrza ich ciał. Zaobserwowano niezwykłą siłę i zręczność. Niektóre okazy wykazywały zdolność do generowania
i kierowania masami plazmy. Nie wiemy, w jaki sposób powstają te masy plazmy. Wydaje nam się, że okazy mają szczątkową inteligencję i struktury społeczne, co zaobserwowano w czasie pierwszych tragicznych wypraw przez portal. Zdobycie okazów kosztowało wiele ludzkich istnień, ale mamy nadzieję, że kiedyś stworzymy kompletną mapę ich genomu i zyskamy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących tych istot. Jest tam kto? Halo? Jest tam kto? Proszę, otwórz włas techniczny!
Witamy w komorach zastojowych kompleksu Delta. Placówka ta została wybudowana z myślą o przechowywaniu i badaniu istot pozawymiarowych, które sprowadziliśmy w czasie jednej z pierwszych prób teleportera z poziomu 3 Delty. Niewiele wiemy o ich środowisku naturalnym. Okazy wydają się formami życia opartymi na cząsteczkach węgla. Są bardzo odporne na wysokie temperatury. Tkanka naskórka jest wyjątkowo odporna na zarysowania i nacinanie, co skomplikowało badania wnętrza ich ciał. Zaobserwowano niezwykłą siłę i zręczność. Niektóre okazy wykazywały zdolność do generowania i kierowania masami plazmy. Nie wiemy, w jaki sposób powstają te masy plazmy. Wydaje nam się, że okazy mają szczątkową inteligencję i struktury społeczne, co zaobserwowano w czasie pierwszych tragicznych wypraw przez portal. Zdobycie okazów kosztowało wiele ludzkich istnień, ale mamy nadzieję, że kiedyś stworzymy kompletną mapę ich genomu i zyskamy odpowiedzi na wiele nurtujących pytań dotyczących tych istot. Masz przed sobą relikt oznaczony kodem U1, zwany też kostką dusz. Odkryto go w roku 2104 w rejonie, w którym badacze UAC odnaleźli dowody istnienia dawno zaginionej cywilizacji. Nic nie wiemy o tej cywilizacji, poza tym, że istniała i zginęła w jakimś wielkim kataklizmie. Tyle udało nam się odszyfrować z hieroglifów wyrytych na kamiennych tablicach znalezionych w ruinach. Do tej pory udało nam się ustalić, że była to społeczność rozwinięta kulturowo, a jej technologię można opisać jako mistyczną. Dowodzą tego dziwne właściwości U1. Nie udało się przeprowadzić dokładniejszych badań U1. Spektrometr masy i prześwietlenia nie zdołały ujawnić nam molekularnej struktury tego artefaktu. Tego przedmiotu nie da się zważyć. Żaden test nie był w stanie określić jego masy. Wszystkie próby fizycznej manipulacji lub otwarcia artefaktu były nieudane. Nie powiodło się także odczytanie symboli pokrywających U1.
Wiemy tylko, że odczyty termograficzne pokazują stale tę samą temperaturę, wynoszącą 98,8 stopni Fahrenheita. Kontynuujemy nasze badania, mając nadzieję, że dzięki dodatkowym funduszom i analizom już wkrótce poznamy, jak korzystać z technologii U1.